w Muzeum Rzeźby w Królikarni kolejne spotkanie z cyklu Warszawa Rzeźbiarzy – Miejskie Spacery. Ten spacer rozpoczął się od muzealnych magazynów. Bohaterką była Ludwika Niczowa. Tropem jej prac prowadziła spacer pani Hanna Dzielińska, dziennikarka, przewodniczka warszawska, autorka cyklu. Na Placu Konstytucji, gdy na chwilę spojrzymy w górę, zobaczymy płaskorzeźby T. Murarstwo to właśnie dzieło Niczowej. Pod Pałacem Kultury kolejna rzeźba artystki, socrealistyczny, surowy Mikołaj Kopernik. I wreszcie drugą linią metra trafiliśmy do chyba najsłynniejszej pracy Ludwiki Niczowej, wykonanej w 1939 roku, Syrenki Warszawskiej. Kolejny spacer już wkrótce.